Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Po dłuższej przerwie dzisiaj witam was z kolejnym materiałem z Tekena 8. Będziemy sobie rozmawiać na temat nowości, które się pojawiły, które będą już za kilka dni tak naprawdę w kolejnej zamkniętej becie oraz o przeciekach, ale o tym później. Także nie przedłużając, zapraszam do materiału. Okej, jak wiecie, niedługo mamy zamkniętą betę, dokładnie 20, to będzie 20 październik, czyli od piątku do 23 października, czyli do poniedziałku. Oczywiście to tam zależy dla kogo jakie godziny, ale co do zasady przez ponad weekend, trochę ponad weekend będziemy mieli kolejną zamkniętą betę. Wcześniej były network testy, teraz mamy zamkniętą betę, więc będzie więcej trybów i tak dalej, więcej postaci, więcej trybów, nowości, zmiany, balans i tego typu rzeczy. Do tej bety mogliście się już zapisać, kto brał udział w tych testach wcześniej, parę miesięcy wcześniej, no to od razu ma dostęp także do tej bety, także jeżeli ktoś już grał, to tutaj też bez nawet zapisów będziecie mogli pograć, więc się nie przejmujcie. No a w dzisiejszym odcinku pokażę wam nowe stroje, bo pojawiły się nowe stroje, które będą także w becie. Dla wszystkich nowych, ogólnie dla wszystkich postaci nowe stroje, bo będziemy mieli aż 4 presety, 4 stroje do wyboru dla każdej postaci i niektóre naprawdę wyglądają świetnie, także zobaczmy sobie jak to wygląda. Widziałem też screenshoty, oczywiście trochę lepszej jakości, ale tutaj na kanale Yellow Motion zostało to wszystko jakby zebrane w jednym miejscu, więc można to fajnie jako jeden materiał, jeden filmik puścić, więc niech sobie leci i będziemy tutaj sobie oglądać. Ja też oczywiście będę pauzował, skipował. Zobaczmy, ok. Gina mamy default 1, default 2. Rujeczka to jego taki klasyczny strój. I czwórka to jest Tekken 7, jak się nie mylę. Kazuya to jedynka, dwójka. To było w becie w tej pierwszej, przynajmniej jedynka. Nie pamiętam, czy był kolor drugi biały. Rujka to taki klasyczny Kazuya, no i tutaj za moją kamerą może na chwilę zwinę, macie też Kazuya z Tekena 7. Podejrzewam, że to będzie taki trend, gdzie przy postaciach, które już były, to czwarty strój będzie tym strojem z Tekena 7. No ale zobaczymy. Także lecimy sobie dalej. O właśnie, klasyczny Jin w sensie i Kazuya z Tekena 7. Tutaj ich stroje takie bardziej klasyczne i to jest też Jin chyba nawet z trailerów pierwszych, jak się nie mylę. Okej, dalej mamy, co mamy dalej? Mamy Jun i Ninę. Jun i Nina, zobaczmy co tam u tych postaci ciekawego. Jedynka, dwójka, trójka. Trójka tutaj u Jun trochę taki vibik Kazumi, jakiś taki, nie wiem, klasyczny, powiedzmy, japoński. A Nina, no to czwarty outfit jest właśnie z Tekena 7. No tutaj widzę, że zawsze będzie kamerka przeszkadzać, to może zrobimy taki myk. O, na ten moment niech zostanie tak i nie będę zasłaniał wam nic w kamerce. Czwarty outfit, jak widzicie, znowu stara Nina. Szczerze mówiąc, Nina mi średnio siedzi, no ale okej, może być, nie? Jakby nie gram tą postacią, ale z wyglądu też te presety defaultowe mi tak jakoś nie siadają. Pokażę ten nowy strój Jun, tak jest. No mówię, taki vibik Kazumi, bardzo fajny strój. Bardzo fajny strój, ciekawe jak będzie podczas walki, czy nie przeszkadzają te rękawy, te falbany, które tak mocno wiszą na Jun. Dalej Raven i Azucena, czyli dwie nowe stare postacie. Okej, na chwilę pauza. Co tutaj ma ciekawego Azucena, co tutaj ciekawego ma Raven? Mogę to razem spauzować? Tak jest, pięknie. Dobra, jedynka Ravena taki klasik, dwójka to po prostu recolor, trójka taki bardziej odpicowany, a czwórka to jego klasyczny strój ze starych części, także to super wygląda. Fajnie w nowej wersji to zobaczyć. Azucena, no to wiadomo, nowa postać całkowicie. Jedynka, dwójka, no to standardowy strój. Oczywiście recolor, czyli pierwsze dwa sloty to jest strój z Tekena 8, zmiana koloru. Trzeci strój jest całkowicie jakby nowy i czwarty albo jest nowy, albo jest jakimś strojem, powiedzmy, z Tekena 7 czy coś w tym stylu. Tutaj w tym przypadku dostaliśmy strój bikini u Azuseny jako czwórkę. Trójka to taki trochę preset gold, nie wiem czy pamiętacie, w Tekenie 7 dało się mieć takie kolory złote, mocno świecące, mocno odpisowane, jakby to właśnie nie był żółty, tylko taki typowo błyszczący złoty, to tutaj też coś takiego zastosowali. Ciekawe, że akurat wybrali ten strój dla Azuseny, no i jeszcze ona ma taki jakby tutaj taką animację podczas wyboru postaci. No nie będę mówił, co tutaj przykuwa uwagę, no ale śmiesznie. Raven wygląda mega kozacko, oba stroje, tak jest, oba stroje są bardzo fajne, no.
Ten Asus Eny też w sumie, jakaś taka raperka. Spoko to wygląda. Na miniaturce tak mi jakoś nie siadało, ale ten strój teraz jak widzę, to jest spoko, naprawdę ładny. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Lars i Paul. Okej, czy naprawili te włosy Paula? Bo z tym Paulem też była długo wrzawa, nie? O co z nim chodzi? Czemu ma włosek jakaś Karen? Paul, outfit z ósemki. Później nie recolor, tylko mamy Paula w garniturze. Ciekawe. Potem mamy standardowe dwa outfity. Okej, czyli zależy od postaci, widzicie. Larsik, biały, czerwony, czyli recolor. Trójeczka taki bardziej klasyczny. No i czwóreczka z Tekena 7, ten, który znamy od długiego, długiego czasu. Ten trzeci kolor, strój klasyczny, taki trochę a la Jun, a la Kazumi. Ten mi się podoba u Larsa, właśnie ten. Taki chiński, japoński. Mega siada. Fajne tutaj rzeczy ma na ramieniu. Fajnie wygląda, no. Podoba mi się. No i klasyczny Paul oczywiście, nie? Klasyczny Paul, nie ma co mówić, zawsze wygląda ok. Feng i Claudio. Tu jestem mega ciekawy. Claudio lekką zmianę dostał. Feng, powrót stroju. Bodajże z Tekena 5 chyba jest ten garnitur. Ogólnie nowy outfit Fenga nie jest jakimś wow, uber szokiem, ale jest naprawdę ładny. No i ten garniturowy jest strasznie ładny, bo ja w Tekenie 7 jak grałem Fengiem, to często grałem nim po prostu customizowanym strojem, czyli zrobionym przeze mnie, ale właśnie miał czapeczkę, taką fedorę trochę a la mafioso i właśnie garnitur, albo cały czarny, albo właśnie czerwony, czy z dodatkami czerwonymi. Także jest fajnie, cieszę się, że to będzie standardowy preset. No i Claudio, trochę odświeżony strój, potem jego recolor, zupełnie coś nowego, no i stary strój Claudio z Tekena 7, więc jakby tutaj według mnie szału nie ma. Oczywiście to nie jest zapewne na 1000000% potwierdzone, że dokładnie te stroje będą na premierę, ale zapewne tak będzie. Przynajmniej w większości przypadków podejrzewam, że tak będzie po prostu, nie? Okej, teraz mamy dwie dobre postacie. Mamy Drip Mastera Leroya, który no różnie bywało z Leroyem w Tekenie 7, przez to, że był na początku bardzo przegięty, overpower, ale wygląd i styl miał od samego początku super. Jack 8 mega odpisowany w tej części, zobaczmy co mają za stroje. Okej, dalej jest Drip Master, wow. Ten trzeci outfit, już wam mówię, że ten trzeci outfit u Leroya będzie mega często wybierany. Fajnie, ta czapeczka mi nie siada, bo ja ogólnie nie lubię takich czapeczek, ale to jest czapeczka jakby się na ryby gdzieś wybierał. No i Jack 8 klasyczny, jest na końcu Jack 7 w sumie. Zobaczcie, jaka jest różnica, Jack 8 i Jack 7, nie? Jaka to jest różnica jakby w skinie w ogóle, w wyglądzie, ale ten trzeci outfitik też fajnie wygląda u Jacka 8. No i pokażcie trójeczkę. Nie, to tutaj Jack 8 trochę jak japoński Bane wygląda. Nie wiem, czy wiecie, jaka to jest postać Bane. Nie, między innymi w Batmanie był. No japoński Bane normalnie. No, a Leroy jak w jakimś outficie Adidasa, więc tutaj jest super mi się podoba. Leroy szczególnie. Teraz co mamy? Lil i Brian. My boy Brian. Brian też widziałem, że ma świetny nowy strój, trójeczka, Wesker dosłownie, Albert Wesker. No i Lily może być ok. Z tego co widziałem, ten outfit trzeci u Lily, Default 3, to był jakiś w ogóle koncept, który chyba fan narysował czy coś takiego i ostatecznie go dodali do gry. Także jeżeli taka była historia, no to naprawdę fajnie. Klasyczny Brian z siódemki też mi się strasznie podobał, często używałem tego koloru, tego jakby stroju. No i Brian, który teraz został dodany, to jest po prostu mistrzostwo świata, nie? To wygląda jak mod. Normalnie wygląda outfit jak mod jakiś z Resident Evila z Weskerem czy coś w tym stylu, a Lily w tym stroju przypomina mi postać ze Street Fightera, tego najnowszego, Manon chyba? Tak, Manon, tam baletnica. Trochę te takie piórka tutaj przy szyi mi przypominają tą Manon, ale Brian majstersztyk, nie? Wygląda świetnie według mnie. Okej, Hwarang, fryzurka Eren Jaeger, Paula już mieliśmy. Co mamy u Hwaranga? Defaultowy strój jest bardzo fajny, ta jedynka, jego taki typowy walczący strój. Trójka to jest jakiś, nie wiem, Clown Fiesta, milion kolorów. No i czwórka to standardowy strój z Tekena 7 z opaską, gdzie nagle nie miał oka, później ma oko, nie? Wiecie o co chodzi. Okej, Paul w garniturze mnie interesuje. No Paul w garniturze mega.
Nawet w tych włosach nie jest źle, ale jakby zmienić jeszcze włosy, to by świetnie wyglądał. Porang, jeden z gorszych według mnie jak na razie. Dobra, teraz Ling, Shao Yu i King. King powinien mieć coś fajnego. Ling, Shao Yu... No, nie siada mi. Nie jest, jakby nie jestem fanem postaci, ale stroje też jakoś nie się tutaj nie wyróżniają według mnie. King, czwóreczka, standardowy strój z Tekena 7. Ogólnie jego strój teraz, który będzie w Tekenie 8, jest dosyć podobny do tego z siódemki, jakby podobny vibe. No a trójka to trochę jakby strój customizowany, jakbyście sobie sami go zrobili, tylko że ma inną jakby fajniejszą maskę. Ogólnie King miał bardzo fajne zawsze customizacje, więc jego można było fajnie zrobić na wiele sposobów tak naprawdę, nawet nie grając tymi outfitami defaultowymi. Fajna maska, fajny styl maski, że tutaj to tak jakby wisi, nie? Coś innego, trochę coś innego. Często zauważam, że te stroje, tak jak tutaj u Ling Xiaoyu, te stroje, jak już się wybierze strój, to o wiele ładniej wygląda niż na tym presecie na tych małych zdjęciach. Na przykład ten od Xiaoyu wygląda lepiej niż na zdjęciu, także no troszeczkę mały plusik za to, że jednak po wyborze wygląda to ładnie. No i dopakowane, zbuffowane Lo. No i Asuka, trzeci strój taki klasyczny jej, jakby też chyba to było w jakichś starszych Tekenach, nie wiem w jakim, może w szóstce, może w piątce, ale na pewno podobny strój miała. No, czwóreczka z Tekena 7, Lo, klasyczny na końcu i trzeci outfit, widziałem zdjęcie, że to jest trzeci outfit, to jest strój bardzo podobny jak w jakimś filmie, czy po prostu na jakimś zdjęciu ma Bruce Lee, także to mi się mega podoba, że jakby nie jest to jak chyba powiedziane w 100%, że Lo to jest Bruce Lee, ale wszystko na to wskazuje i dosłownie takie zdjęcie widziałem, że Bruce Lee, oryginalny człowiek, miał praktycznie taki sam strój, także to mi się mega podoba, że takie małe akcenciki robią, nie? Także fajna sprawa. No i co, to by były wszystkie postacie, ale mam dla was jeszcze jedną informację odnośnie trybów. To są przecieki akurat, to co teraz wam pokażę. To są przecieki, nie jest tutaj nic potwierdzone. Pamiętacie na pewno tryby, jakie były w Tekenie 5, 6, czy tam trójce nawet. Evil Within, czy tam kampania. Po prostu chodzony tryb, gdzie walczyliście na różnych mapach z chmarą, z gromadą przeciwników. Zdobywaliście tam jakieś buffy, inne bajery. Tekken Force to się nazywało, czy Evil Within, coś takiego. W zależności oczywiście od części, czy to była piątka, szóstka, trójka, czy co to tam było, na pewno wiecie o czym mówię. No to teraz dostaliśmy przecieki, że coś takiego pojawi się na prawdopodobnie, no bo wyglądają te screeny legitnie, coś takiego prawdopodobnie pojawi się w Tekenie 8, czyli tryb, na który na bardzo, bardzo czekałem, najlepiej jakby jeszcze miał koopa, może nie globalnego, ale chociaż takiego, że możecie zaprosić znajomych i może jakiś mały ranking, gdzieś tam jakieś online nowe leaderboardy, to by było świetne, na przykład do bicia czasów albo właśnie speedrunowania jakiegoś, czy po prostu sprawdzania, kto lepiej przejdzie daną mapę. Wyciekły 3 zdjęcia i wyglądają naprawdę legitnie. Tak samo mamy Larsa, tak samo mamy Alice, tak jak to było w Tekenie 6. To był ostatni Tekken z takim chodzonym trybem jakby, więc no mega mi się to podoba. Strasznie czekałem na ten tryb. Zobaczymy, czy to jest na pewno ten tryb, czy to jest coś jeszcze innego może. No nie wiem, ale informuję was o takich przeciekach. Nie jest to jeszcze na ten moment potwierdzone, ale no zdjęcia wyglądają konkretnie i myślę, że to jakby jest kwestia czasu tylko, jak nam to zostanie w 100% potwierdzone. Ja się strasznie cieszę, bo czekałem na ten tryb. No i przypominam wam, że zamknięta beta od 20 do 23 teraz października, także u mnie pewnie też jeszcze jakiś materiał się pojawi, może jakiś livestream, zobaczymy. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!